sobotę, 15 października, w nowej hali sportowej przy Zespole Szkół w Oleśnie odbyło się Międzynarodowe Forum Ekonomiczne Kooperacja 2011, podczas którego wręczono nagrody Perła Powiatu Oleskiego. Forum połączone było z wystawą lokalnych produktów i usług Mleczna Kraina oraz ogłoszeniem wyników konkursu plastycznego dla dzieci pod nazwą Skąd się bierze mleko. Organizatorem imprezy było Starostwo Powiatowe w Oleśnie oraz Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Oleśnie. Tematem przewodnim forum było przedsiębiorstwo rodzinne, szanse i zagrożenia rozwoju. W trakcie forum referaty wygłosili pan Tadeusz Respondek, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej firmy Kler w Dobrodzieniu, a tematem tego referatu były przekształcenia własnościowe firmy rodzinnej na przykładzie firm Raben i IKEA. Kolejny referat wygłosił pan Jarosław Hołodecki, wiceprezes Stowarzyszenia Inicjatywa Rodzinnych Firm. Tematem tego referatu były przykłady firm, zasady i modele przekształceń. Podczas trwającej wystawy stoiska zaprezentowały m.in. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Oleśnie, Masarnia Wacław Zrzutniowa, Pałac Pawłowice, Gładysz Agro z Bobrowy, firma Feks i restauracja Złota Kaczka, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska z Praszki, firma Lisy z Błachowa, Saner Energy z Olesna, Warsztaty Terapii Zajęciowej z Olesna, Bank BGŻ z Olesna oraz firma Costa z Dobrodzienia, jak i Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu. W konkursie plastycznym dla dzieci pod nazwą Skąd się bierze mleko zgłoszono 276 prac. Konkurs był skierowany dla dzieci klas 1-3 szkół podstawowych. Laureatami konkursu plastycznego dla dzieci zostali Marta Krześlak z Dalachowa, Julia Zymiak z Kozłowic, Mateusz Respondek z Zębowic, Weronika Woźna z Kozłowic, Krzysztof Płonka z Brzinicy Starej, Oliwia Machnik z Dobrodzienia, Jakub Hoffman ze Sternalic, Roxana Kwapis z Borek Wielkich, Tobiasz Galus z Borek Wielkich, Zofia Krzak z Olesna, Zofia Żydziak ze Strojca oraz Agnieszka Kucharska ze Strojca. Wyróżnienia otrzymali Adriana Obstój z Zębowic oraz Wiktoria Gajda z Szemrowic. Laureaci konkursu plastycznego, ich rysunki, znajdą się na kalendarzu wydanym przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Oleśnie na 2012 rok. Po raz pierwszy laureatami Pereł Powiatu Oleskiego 2011 zostali w kategorii Modernizacja Roku, Restauracja pod Lipą w Gorzowie Śląskim, Innowacyjny Produkt, Usługa Roku, Stubilardowy Portland firmy Lisy z Błachowa, Menadżerem Roku Teresa i Franciszek w Wączkowie, Restauracja Złota Kaczka w Mirowszczyźnie, E-perłę powiatu oleskiego otrzymał pan Jacek Bąk, firma Saner Energy z Olesna. Natomiast czarną perłę powiatu oleskiego, jest to specjalna nagroda starosty oleskiego, otrzymał pan Wilhelm Becker, prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Oleśnie.